Siemano, jestem dzisiaj na Manhattanie. Idę zaraz do Mekki każdego aktora, czyli do księgarni. Nazywa się w sumie Drama Bookshop i to jest nie tyle księgarnia, ale tam mają multum z milion różnych sztuk. Więc idę tam. Dzisiaj miałam coś do załatwienia na Manhattanie, więc się tam przejdę, coś na pewno kupię i wam chcę pokazać, jak to wszystko wygląda. Także przy okazji mam sobie Stanisławskiego, sobie odczytam. Bardzo mądry facet. To jest moja metoda, Stanisławski. Ale to wam kiedy indziej opowiem. Trzymajcie się, do później. No i jesteśmy. Hey, how are you? Jesteśmy w księgarni Drama Bookshop i ja bardzo lubię europejskie. Ostatnio kupiłam sobie polską sztukę. O, ta jest super, czeska. O robotach, ale już ją mam. Okej, co my tutaj mamy? To jest najlepsze miejsce dla każdego aktora. Okej, polskie. Hungarian, okej. Sławomir Mrożek. Janusz Głowacki. O, wow, muszę sobie kupić. Uwielbiam. Okej, no. Pokażę coś więcej, co tu się dzieje. Wszystkie sztuki, jakie chcecie. Raz tu przesiedziałam 6 godzin. O, patrzcie, to jest nasz ulubiony koleś. Zaraz wam znajdę. Okej, poznajecie? John Patrick Shanley. Mam wszystkiego. Wszystkie jego rzeczy. O Boże, muszę przeczytać. Duże. Także idę szukać coś dla siebie. Wow, i ja byłam dosłownie na tym w teatrze 39 Steps, ale zastanawiam się, czy to jest sztuka. Zaraz. O, na tym byłam na przesłuchaniu, ale się nie dostałam, bo oni mają mieć południowy akcent, a ja go oczywiście nie mam. A to jest sztuka. O, sztuka, świetnie. No ale byłam w teatrze, to nie będę kupować. A tutaj mam fantasy i science fiction, bo ja chcę swój film napisać i nakręcić i dać go na festiwale filmowe, dlatego szukam inspiracji. Już mam dwie sceny napisane. O, świetnie. A to jest, po co ja tu w sumie przyszłam? Jak zdobyć agenta, ponad 400 adresów. Także do dzieła. It's just right. Try and keep one kind of narrowed eyes. Perfect. Move this way. Okay. Too far. It's right. Really? I want to keep your legs where they are. This much on the shoulder. Guys, all now. Okay. Exactly. Just right. Do whatever you want with the hand. Mm-hmm. Yep.
Very good. Yeah. Good. You head up straight. Yeah. Siemano. Więc jestem pomiędzy sesjami. Tutaj jest sprzęt, na który by mnie rzucił dostać. To jest jakaś, jakieś światło. To jest flasher. To jest jakiś stand-in. Ale tak wygląda życie modelki, że czekam w większości czasu. A zaraz pójdę się przebrać, zaraz mój makijaż będą mi nakładać. Fotograf, który mnie fotografuje, jest moim bardzo dobrym przyjacielem. Znam go już 3 lata i dzięki niemu dostałam dużo prac modelingowych i dużo prac aktorskich. Poznałam go, jak w ogóle nie miałam pojęcia o aktorstwie i o modelingu. Miałam bardzo złe zdjęcia profilowe na swoje aktorstwo i mi zaproponował, że będzie mi robił zdjęcia. I poza tym on ma jeszcze swoją firmę ze szminkami. Właśnie jest dzisiaj ten dzień, że znowu mnie chcieli zatrudnić na szminki. Tutaj widzieliście przed chwilą sesję z kurteczką. Także fajnie, to jest mój bardzo dobry przyjaciel Piotr. Także mam już swoją sukieneczkę, ale jak widzicie dalej nie mam nowego makijażu, bo jeszcze chłopaki ustawiają światła. Będę jeszcze długo czekać, więc się trochę ponudzę. Ale mamy tutaj fajne rzeczy. Może zobaczycie. Tutaj resztę sprzętu. No ale tak jak mówię, jeszcze ustawiają światła, więc trochę sobie jeszcze poczekam. Także do zobaczenia w akcji. Ładna, co nie? Więc oto jestem. Cały make-up. Wyglądam jak kolorowanka. Dużo szmink. A lot of lipstick, a lot of foundation, and I think it's a little bit too much of eyeliner. Hey. No, I'm just joking. No, I'm not. Okej, więc zaraz będziemy robić zdjęcia. Także fajnie. Podoba mi się to, całkiem nieźle to wygląda. Co myślicie? Także zaraz wam nagram, co to będziemy robić. Jeszcze jedna bardzo ważna lekcja. Nie byłam przygotowana, to było bardzo nieprofesjonalne, bo kazali mi przyjść z moimi paznokciami, a ja nie miałam ich pomalowanych i jak czekałam, to kazali mi je pomalować, ale jest ok, więc w sumie to jest taka nauczka, że zawsze trzeba być przygotowanym. To chyba ładne, takie srebrne. Just this much of your head is cut off. Diamond, again? This much. That's bad. You want me to raise it up? Yes, please. I guess to be honest. And I did my nails. Very good. I think burgundy would have been better. Let's go. Yeah. Ready? What? You're very pretty. Lips together. Yeah. It's very sexy. Let's go. No. Right. How about this? Yep. It's good we can't see it from here. Uh-huh. There you go. We want to make sure we get some with the lips together too. Yeah, okay. Yep. That's really good. You look like a piece of sculpture.